Po porażce na otwarcie nowego roku poznańskie siatkarki chcą szybko wrócić do zwycięskiej formy, a jest to niezbędne, by utrzymać miejsce w czubie tabeli pierwszej ligi. W kolejce otwierającej rundę rewanżową zagrają z ekipą z Węgrowa. Tak jak w przypadku meczu z drużyną z Białegostoku, tak i tym razem trener Patyk nie będzie miał do dyspozycji pełnego składu. Kadrowo troszkę lepiej, ale nie będziemy w pełni, jeżeli chodzi o ten najbliższy mecz. Będziemy jechać do Węgrowa po to, żeby zwyciężyć, tak jak zwyciężyliśmy u nas w pierwszej kolejce, bo to już zaczyna się runda rewanżowa teraz. Więc jak najbardziej będziemy jechać po to, żeby zagrać dobrze, poprawić tą grę z tego tygodnia, z poprzedniego tygodnia. W pierwszej kolejce przed własną publicznością Energetyk wygrał 3-0. Poznanianki triumfowały w setach do 16, 10 i 8. Mecz wyjazdowy może jednak nie być tak łatwy jak ten na inaugurację. Pamiętam, że po pierwszym meczu z nimi tutaj u nas sama powiedziałam, że myślę, że jeszcze nie pokazały wszystkiego, co mają, bo tutaj nasz pierwszy mecz z nimi zakończył się dość szybko, w sumie gładko takim wynikiem. I tak obstawiałam, że te pierwsze mecze zawsze w lidze są, tak swoimi prawami się rządzą. PMKS Nike Węgrów w połowie sezonu ligowego sklasyfikowany jest na 8 pozycji w tabeli, mając na swoim koncie 6 wygranych i 8 przegranych spotkań. Myślę, że zespół jest na pewno waleczny i no nie składa tak sobie broni, bo jest Beniaminkiem czy coś, tylko faktycznie dziewczyny walczą i na pewno mecz z Białymstokiem dał im to, że uwierzą w to, że można z nami wygrać, więc na pewno będą walczyć. Mecz na Mazowszu rozpocznie się w sobotę o godzinie 17. W przypadku wygranej za 3 punkty poznanianki utrzymają pozycję wiceliderek tabeli pierwszej ligi.